Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie trochę tak inaczej, bo film będzie dotyczył nie naprawy, a budowy. A mianowicie postanowiłem sobie zrobić instalację do podpinania na stole liczników i bloków silników ECU. Także zapraszam do obejrzenia. Chyba filmik podzielę na dwie części. W pierwszej części zrobimy instalację po podłączenie do licznika, a w kolejnej części pewnie dokończymy i zrobimy podłączenie do EDC, bo inaczej będzie pewnie trwało to wieczność. Zachęcam wszystkich nowych widzów do subskrypcji tego kanału, do obejrzenia poprzednich filmów, do napisania komentarza i zalajkowania. No i zabieramy się do roboty. Dlatego, żeby zrobić naszą instalację na krótko, to tak naprawdę potrzebowalibyśmy tylko i wyłącznie niebieską kostkę z licznika. Ja już mam tutaj ją przygotowaną. Tak to wygląda. Tak w zasadzie są potrzebne tylko kilka z pinów, resztę można ewentualnie wyjąć. Później postaram się Wam pokazać, jak to wygląda i które to piny. Tak sobie zrobiłem taki schemacik, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie widać i będziecie mogli ewentualnie, jeśli ktoś będzie potrzebował, zrobić to sobie na krótko, czyli przylutować piny od kostki do pinów do gniazda diagnostycznego plus dać do nich zasilanie. Natomiast ja sobie chcę zbudować, powiedzmy, troszkę taką bardziej cywilną wersję. Mam uniwersalne pudełeczko, do którego dorobimy trzy przyciski. Mamy kostkę licznika, mamy tutaj zasilanie nasze 12 V, to jest zasilanie od bodajże oświetlenia LED. Ono jest na 12 V. Wziąłem sobie spróbować i ona jest 1,5 A, więc mam nadzieję, że wystarczy. Natomiast jeśli nie, no to będę później patrzył, gdzie to zdobyć. Łączniki, łącz, wyłącz. Ja sobie wziąłem z diodą, żeby wiadomo, czy działa. No i parę kabelków z instalacji elektrycznej, żeby móc z czego to sobie robić. Dobra. I tak. Może najpierw se polutujemy kostkę niebieską. Dorobimy ci dłuższe przewody. Pogrupujemy na poszczególne grupy, bo postanowiłem, że będą to trzy włączniki. Będzie to włącznik zasilania ogólnego, tak żeby zobaczyć, czy w ogóle licznik działa, czy tak jakbyśmy mieli po prostu podpięty akumulator. Będzie przycisk, który będzie włączał zasilanie po zapłonie, tak zwane, oraz przycisk podświetlenia dla liczników. Nie będzie potrzebne, jak będzie podłączany blok sterowania silnika. Zabieram się za robotę. Wtyczka od niebieska od licznika. W niej musimy zostawić 8 pinów. Jest to pin pierwszy, jest to pin 9, jest to pin 20, 23, 24, 25, 26 i 7.
I także poszczególne to jest tak. Pierwszy to mamy po zapłonie. Później mamy 9 masa, tak samo jak i 24. Później mamy pin 20, to jest podświetlenie licznika. Pin 23 to jest zasilanie stałe licznika. 24 już mówiłem, masa. 25 linia K, czyli nasz przesył danych. I 26-27 to jest włączenie światłych postojowych prawych, lewy. W niektórych licznikach jest to też potrzebne do podpięcia, żeby działało oświetlenie, więc to będzie sparowane z oświetleniem. Więc de facto z tej kostki musi nam wyjść 5 przewodów. 5 przewodów, czyli na stałe zasilanie, na zasilanie po zapłonie, oświetlenie, linię K i masa. Dobrze, tak to wygląda. Teraz zabieram się do przelutowania, polutowanie tak jak powinno być. Przedłużenie tego, żeby już mieć gotową wiązkę podłączenia. Także wysłuchajcie muzyki, a ja se lutuję. Kostkę mamy polutowaną, mamy przedłużone. Możemy tak naprawdę ją już spinać. Jeszcze troszkę weźmiemy taśmy parcianej. Jeszcze na razie taki kawałek nam jest. Dobra, trochę taśmy parcianej. Na razie taki kawałek nam wystarczy. Zwiniemy sobie, żeby to razem. O, tak. Nie rzucamy. I zapinamy. I trytka. Tak jak w oryginale, można powiedzieć. Kostkę mamy zrobioną. Trzeba teraz pamiętać jeszcze co, gdzie jest. I tyle. W moim przypadku to będzie stały plus po zapłonie. Masa, linia K i podświetlenie. Dobra, jak już mamy zmontowaną naszą wtyczkę,
To teraz zmontujemy nasze pudełko. Ono jest takie uniwersalne, więc muszę zrobić trzy otwory na nasze przełączniki. Zrobić otwór na nasze zasilanie i zamocować to. Oraz później będziemy doprowadzać kable już bezpośrednio od wtyczki i od OBD. Natomiast myślałem, żeby może OBD. Myślałem może, żeby OBD zamontować jakoś tak w środku tego. Tak o. Ale jeszcze nie wiem, czy tak mi się uda, tak żeby nie przeszkadzało. Ale chyba. Dobra, zobaczymy. Najprawdopodobniej jednak będzie to po prostu na zewnątrz w taki sposób, albo ci dłuższy, żeby spokojnie można było wpiąć. No, jeśli zamontuję w ten sposób w środku, obawiam się, że później będzie problem z kontaktem kabla, bo on musi chyba tu dochodzić do samego końca. Ale to jeszcze przetestuję, więc bardzo możliwe, że to będzie w taki sposób. Dobra, ja się zabieram za robotę. Już mamy nasze włączniki zamontowane. Wszystkie otwory, które są potrzebne, zrobione. Możemy powoli składać do kupy. Później jeszcze nie wiem, czym zamocuję te. Pewnie naklejny gorąco wezmę. Potestuję, jeśli będzie się odklejać, no to będę kombinować, jak to. Nie wiem, tutaj do OBD może jakąś taką przykręcę, rozpórkę. Będzie trzymać, żeby on się nie cofał tutaj, a następnie po prostu go przykleję, nakleję na gorąco, jak i to, i zobaczymy, jak to się zda. Dobra, teraz będziemy powoli łączyć, a więc tak, cóż, tutaj mamy oznaczone te kontakty i to będzie tak 1, 2 i 3, czyli teoretycznie pod jedynkę damy zasilanie, pod dwójkę damy wyjście z zasilania, czyli
nasze wszystkie przewody do wtyczek i do zasilania komputera silnika, czyli stąd będą wychodzić właśnie kable już na zewnątrz i tutaj pod trójkę damy masę, zasilanie masy. Jeszcze się zastanawiam, jak tu dać, ale chyba masę dam szeregowo, tak samo jak i plus. To pozwoli, że te wszystkie przyciski w zasadzie będą działać jednocześnie, oddzielnie. Nie trzeba będzie włączyć stałe zasilanie najpierw i tak dalej. Można by było tak zrobić, takie przejście, ale nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne. W zasadzie wtedy chcemy oświetlenie włączyć tylko tyk i mamy podświetlenie tablicy zegarów. Chcemy zrobić po zapłonie, proszę bardzo, cyk i mamy, zapala się nam po zapłonie. Chcemy, żeby wszystko naraz się było, cyk 3 i mamy, wszystko będzie nam się palić. Teoretycznie. A zobaczymy, jak to będzie w produkcji. Dobrze, ja zaczynam lutować. Ja już sobie tu polutowałem. To nic wyłączymy. Taśma w międzyczasie zepsułem wtyczkę. W sensie tą blokadę. A nic, jak już to będzie działać. Nie do końca precyzyjnie. Dobra, tak to wygląda ten makaron.
Tak będzie. Się wszystko poukłada. Wyglądało. Ale na razie przed składaniem jeszcze w ogóle zobaczmy, jak mi poszło. Podepniemy sobie zasilanie. Mamy. Podepniemy sobie licznik. Dobra. I trzymamy kciuki. Teraz powinien ożyć nam. Jest. O. Zaledwie przejechane 333 tysiące, ale chyba mil, mimo że na dole są pokazywane kilometry. Chyba mil, dobra. Zapłon. Mamy. Jest. I jeszcze nam zostało podświetlenie. I mamy. Tak to wygląda. A więc mamy zakończoną pierwszą część naszej dwuczęściowej budowy instalacji do podłączania rzeczy licznika i bloka silniku na stole. Mamy zrobioną wiązkę do podłączenia już licznika. Jak sami widzieliśmy, potestowaliśmy, działa. Tak wygląda na razie, wyglądają kable. Gniazdo jeszcze nie testowałem, ale zrobimy to razem na początku następnej części. No i w dalszej części, tutaj mamy już wyprowadzone trzy. Jeszcze jednak związałem ten kan. Jednego też wyprowadzę, żeby był już na zewnątrz, żebym mógł zamknąć pudełko. No i tyle. Niestety nie wiem, dlaczego te ala podświetlenie łączników nie działa. No ale to, mniejszy z tym. Wiemy, że tak jest włączone, tak będzie włączone, ok. Da się poznać bez problemu. No, nie wiem, dlaczego nie działa, ale nie aż tak straszne to jest. Dobra. Ja dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam do skomentowania tego filmiku. Postawienie lajka albo kciuka w dół, komu się spodobało, albo nie. I widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!